Jak tylko przekroczą granicę, to możemy ich przetransportować z granicy do Krakowa. Tutaj znaleźć nocleg, pomóc im się ogarnąć w takich najważniejszych rzeczach, czyli jakieś troszeczkę jedzenia, jakieś kosmetyki i tak dalej. A później będziemy z nimi myśleć, co dalej. W kwestii pozwoleń pobytowych czy jakichkolwiek innych dokumentów, tym na razie się nie przejmujemy. Najważniejsze jest, żeby te osoby bezpiecznie dotarły do Polski, a później będziemy organizować legalizację dokumentów. Mogę jeszcze tylko wspomnieć, że jeśli ktoś jest już w stanie zaoferować komuś pracę, to praca@upałzawor.pl. W kwestii legalizacji pracy myślę, że pójdzie nam to szybko z pomocą Grodzkiego Urzędu Pracy.